MGN najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś. Hubert Miściwojewski, Dawid Zełenski, witam. Cześć. Słuchaj, czy to prawda, że potężny Lebaner obstrał się potężnego Dawida Zełenskiego? Kurwa, nie mam pojęcia. Podobno jest chory. Dawid, ty w ogóle wierzyłeś w to, że on tu przyjedzie? Tak, wierzyłem. Wierzyłem, naprawdę wierzyłem. Wierzyłem na to, że kurwa tą federację stać na to, żeby go skusić na tyle, że przyjedzie. Tym bardziej, że wiesz, schyłek kariery, no to już nie zarabia takich pieniędzy, jak zarabiał kiedyś i kurwa... Warto było przyjechać, nie? No i będzie warto mu przyjechać, no a przylecie w sumie. Ale jak widać, kurwa, nie przyleciał, ale nie wiem, kurwa, tak naprawdę, gdzie leży prawda, czy naprawdę z tą głową coś ma nie tak, czy nie. No kurwa, zobaczymy, może się okaże, jeszcze coś bardziej ci się, te, wiesz, wyjaśni, nie? Ja z tego, co słyszałem, to z nim jest, są ciężkie rozmowy ogólnie, negocjacje, to wszystko, ale widziałem, jak dodawałeś te story z samochodu, zawiedziony byłeś, co mocno tym? Kurwa, no już się z tym pogodziłem tak naprawdę, nie? No ale co, no kurwa... Nie mam wpływu na to, nic nie zrobię. Miało być fajnie, jest jak jest. Mam nadzieję, że też będzie fajnie, albo nawet lepiej. No właśnie, słuchaj, Tomek Sarara... No, dużo cięższe wyzwanie moim zdaniem. Dużo, dużo cięższe. No level wyżej jest Tomek, no ale co? No życie, nie? Pisze własne scenariusze, no napisał o taki. Trzeba sprostać, nie? Słuchaj, Tomek Sarara to jest jeden z najlepszych polskich kickboxerów. Wiadomo, że już tą swoją erę ma za sobą, ale starcie z Tomkiem Sararą, moim zdaniem, no to jest chyba jeszcze lepsza sprawa na ten moment niż ten Lebaner. No tak, kurwa, no nie wiem, czy lepsza sprawa dla mnie, nie? Bo dla mnie to jest człowiek, którego bardziej się obawiam niż Lebanera, mimo choćby z racji tego, że Lebaner już ma, wiesz, te 50 lat, 51, jest 5 lat starszy ode mnie, Tomek jeszcze jest jednak 9 lat młodszy ode mnie, więc tutaj jest, wiesz, na korzyść Tomka ta młodość. Tu było trochę na moją korzyść, więc no, ale kurwa co, no. Cały, znaczy ty w ogóle i tak planu na pewno nie masz przed pojedynkami, bo ty mówisz, że ty nie masz tych planów. Ale teraz wydaje się, że tutaj ty wiesz w ogóle jak walczy Tomek? Oglądałeś jego pojedynki? Kurwa oglądałem, dużo ich oglądałem, ale nie pamiętam. Presja, taką presję narzuca i bardzo mocno kopie. No to będę spierdalał, no co? Jest taktyka. Słuchaj, a w ogóle ostatnio byliśmy w Toruniu na Gali Prime, piękne miasto. Tak. Ja myślałem, bo też przyjeżdżaliśmy na galę do Denisa na The War, ale myślałem, że ten rynek jest mniejszy, a tam jest kawał tego rynku macie. Tylko nie. Te pierniki są przereklamowane u was. Jebać pierniki. Toruń jest zajebiste miasto, kameralne, tak na jedno z ładniejszych w Polsce, tak naprawdę. Kurwa, ja tam nie chciałbym gdzie indziej mieszkać, nie? Dawid, powiedz mi, jak mocno jesteś przygotowany do tego pojedynku z Tomkiem Sararą? Kurwa, ciężko mi oceniać samego siebie, nie? No wyjdzie w sobotę, tak naprawdę. Przygotowanie przygotowaniem, ale też, kurwa, tutaj wiesz, kurwa, umiejętności są ważne, nie? No, kurwa, Tomek jest taką osobą, że ciężko mi będzie go zaskoczyć czymkolwiek. To nie jest amator, to jest zawodowiec, jeszcze jest, kurwa, naprawdę topka, nie? Więc, no nie wiem, no kurwa, plan na Tomka, nie wiem, czy można mieć plan na Tomka, nie? Plan to może mieć Tomek na mnie, ale czy ja na niego? Ja myślę, że będę musiał improwizować, tym bardziej, że co? Ja 3 miesiące się przygotowywałem pod Mańkuta, kurwa, i ja nie wiem, czy jeszcze umie się bić, kurwa, w normalnej pozycji, nie? Albo no to zaskocz go i ty wyjdź w drugi ten. Na Mańkuta? No, na Mańkuta. Ale to nie to, że ja się biję na Mańkuta, ja się przygotowywałem do no Mańkuta. No nic, ale możesz wyjść na Mańkuta. Zobacz, ile ci pomagam. Technika, spierdalanie, wyjść na Mańkuta. Ale wyjść na Mańkuta to trzeba umieć jeszcze, żeby się bić na Mańkuta. Stary, ty nie potrafisz. Przytrzymaj mi piwo. No. Dasz radę. Słuchaj, a powiedz mi, jak ocenić wszystko to, co dzisiaj się dzieje, bo... Tak dużo się dawno nie działo. Ja ci powiem, że przed chwilą powiedziałem kurwa do kumpla, że chyba tak jakby nie widzę wszystkiego, bo tu wywiad, to tamto, sram to, no. Ale tak gdzieś tam jednym okiem gdzieś tam zerkam, to chyba uważam, że nie doszliśmy jeszcze do końca. Nie. Teraz będzie panel najlepszy w sumie, nie? A już, mój syn wchodzi. A już jestem w stanie stwierdzić, że to chyba będzie najlepsza konferencja wszechczasów, ty. Klautu. Wszechczasów. No nie wiem. Nie wiem. Nie innych nie oglądałem, to my może... My tam też czasami dajemy, dobre. No to nie oglądałem innych, no to w takim wypadku może z tych, co oglądałem. O. Dobrze. Ale jeszcze się nie skończyło, pamiętaj, także pamiętam, jeszcze pamiętam. Mamy czas. Ale to widzisz, dużo tracisz, że kurczę, nie oglądasz też innych konferencji. No tak. Dawid, powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Ostatnio się dużo wydarzyło na Roście. Jak ty skomentujesz to, co zrobili chłopaki na sam koniec? No co, kurwa, poniosło ich, nie? Tym razem, kurwa, akurat Denis Labryga się odpalił. Mój syn się tylko bronił. Nie wytrzymał napięcia.
zawsze Denisa ponosiłem emocje, dzisiaj jego. Nie uważasz, że nie powinno się poruszać niektórych tematów na tych programach? No nie powinno się, no ale z drugiej strony, kurwa, nie sądzisz, że ludzie tego chcą, tych dymów, tego wszystkiego, podkręcania. Jakby tak naprawdę zabrać frikom w tych konferencjach wszystkie te tematy, które tak kują w oczy ludzi, to co by im tu mieli robić? To by trzeba było zamienić friki na sport. Ale zobacz, na przykład jest taki Marcin Najman i on ma na to sposób. No dobra, no ale... Dobra, no kurwa, ja lubię Marcina, szanuję wszystko, no ale jak teraz tak patrzeć, to czy uważasz, że plucie komuś w twarz dzisiaj jakimś tam płynem? Trzy razy. No nieważne, raz no. Czy pięć. Przegiął. Czy to, no, no właśnie, także kurwa nawet Marcin Najman przegina, widzisz, no każdy kurwa tutaj, kto jest typowym freakiem, przegina w jakiś tam sposób, więc tak naprawdę jakby zakazać tych wszystkich kurwa przeginek, które dają zły przykład, to już by nie były freaki, tylko powinien być Federacja Sportowa i tyle. A to już by nie miało takiej oglądalności. No wiesz co, tylko mi nie chodzi o wszystko, nie? Tylko te rzeczy... Ale to gdzie jest granica? Musisz wyznaczyć granicę. Ale mądrze odpowiadasz. No tak. Tylko granica jest, wiesz co, taka, mi się wydaje, że chociaż tej jednej ale rzeczy. Słuchaj, granica jest taka, że zawsze to, co jest najbliżej granicy z jednej i z drugiej strony, możesz zawsze mówić, no dobra, to jeszcze może być. Ale jak cofniesz tą granicę, to następny się znajdzie blisko granicy i powiesz, no dobra, to też może być. W końcu wszystko będzie musiało być. A nie uważasz, że przez takie rzeczy... Ale ja uważam, że źle, tak. Nie powinno być. Ja tak uważam. Ale dajesz się też na adwokata, widzę. Kurwa, ja znam swoją wartość. Dawid, ale nie uważasz, że za jakiś moment te fliki same się mogą zaorać? Kurwa. Że ta granica będzie tak przesuwana, że w końcu ktoś powie stop. Jedynie co, no to ze strony prawnej może być tak, że ograniczą to w jakiś tam sposób i tyle, bo same się nie zaorają. No kurwa, ludzie od zawsze lubili kurwa takie rzeczy, ludzie lubią się śmiać z kogoś, hejtować go, wyzywać go, przecież to jest jeszcze nasz naród polski wredny, kurwa, jest taki jak jest i ludzie kurwa bez krytyki, bez ciśnięcia komuś, bez zawiści, to byśmy się nazywali Polakami tak naprawdę. No taki jest nasz naród, no kurwa. Dobrze powiedziane w sumie. Słuchaj, ostatnia sprawa. Denis Zełenski kontra Daniel Omielańczuk. Denis zrobił tę formę, naprawdę wygląda dobrze i te jego szanse rosną. On już teraz nie jest aż tak skreślany przez ludzi. Ja ci powiedziałem już, tobie czy komuś tam, nie wiem, w tych wywiadach ja mówię cały czas, że ludzie nie znają Denisa, bo nigdy nie widzieli w topowej formie, nigdy. Nawet na tym Kubiczynie, co był, to też dla Denisa to była topowa forma, dla mnie nie. Do Kubiczyna się przygotowywał w 3 miesiące. Ale Denis od lat, kurwa, który skończył, nie wiem, 17 lat chyba, prowadzi się sam. Wtedy formę miał zawsze kozacką. Wtedy trenował, zapierdalał. Od tamtej pory Denis trenuje tylko od czasu do czasu, więc nawet jak trenuje od czasu do czasu i przygotowuje się 3 miesiące, to nie ma topowej formy. Także nawet ta Kubiszyna to nie była jego topowa forma, a już jakaś tam była. Dla mnie, ja kiedyś, ja zresztą od lat Denisowi powtarzam, nie, że Denis, kurwa, jak ty a przetrenował tak porządnie, to bez kitu byś się mógł bić na arenach i naprawdę z najlepszymi, z takimi ludźmi właśnie jak Tomek Sarara, czy kurwa Arek Wrzosek, żeby tylko on zapierdalał. Pytanie, czy jest mu to potrzebne, słuchaj. Tylko żeby on zapierdalał, ale kurwa no nie da się w 3 miesiące przygotować jakiejś walki i zrobić top formę, to nie jest forma. On musiałby przez rok, półtora odświeżyć to wszystko, co potrafił, odświeżyć. Codziennie trenować przez te półtora roku, dzień w dzień, kurwa 6 dni w tygodniu. A później 3 miesiące do walki przycisnąć i się przyłożyć. Wtedy by zrobił topową formę. Wtedy byłby taki Denis, jak był kiedyś. Którego nie znacie i nigdy nie widzieliście. Na żadnym kurwa tym, co byś tam w tym byliście w tej Bułgarii. Bułgarii byliśmy, no. To tam, ani na Denis Gromdzie, ani Denis z Kubiszynem. To nie była jego szczytowa forma. To była forma jakaś tam zrobiona w 3 miesiące. Ale to nigdy nie był Denis taki prawdziwy, jak ja go znam z młodości, nie? Dobra, nie zatrzymuję cię, bo zaraz się zaczyna show. Dzięki, no, Dawid. Na razie.